Hej kochani, to bardzo serdecznie w kolejnym odcinku naszej serii zarabiania. Pewnie zapytacie, dlaczego stoję akurat w SF? No dlatego, że dziś będziemy sobie tak taksować. Dlatego właśnie jestem na postoju taksówek, żeby pasowało. Tak, dziś będzie szybsze zarabianie. Zarobimy sobie kolejne 5K. Teraz akurat dziś tylko takso, ponieważ jeszcze mam do nagrania Yandere, więc chcę się wyrobić dzisiaj. Więc nie przedłużając, muszę przejść do pozdrowień, jednak będą pozdrowienia w tym odcinku. Pozdrowienia dla Paco, dla Naty Orsa i dla Young Arsena. A my nie przedłużając, wsiadamy do naszej wyzerowanej już taksówki. W końcu możemy ją tłuc. A jakby ktoś zapytał, nie zaczynam od równych 5K, tylko mam tam jakiś zapas gotówki w razie jakichś napraw ewentualnych. Możemy przejść do kursów. Jesteś ciekaw. Możemy wziąć... Możemy wziąć taki najbliższy. No to kurs. Myślę, to tyle potrwa... Podobnie potrwa do... tak jak ten odcinek wrócę, będzie sobota, czyli odcinek widzicie w sobotę, czyli w środę będzie ostatni odcinek zarabiania, potem jakoś pod koniec tygodnia, może w weekend zrobimy sobie odcinek z poszukiwania Admirala. Jak i ten odcinek może być, od razu powiem, odcinek z poszukiwania Admirala, nie wiem czy będzie nagrywany jednocześnie w jednym momencie. Znaczy wy to będziecie widzieć jako jeden film, bo ja to pewnie będę sklejał ewentualnie, ale może się zdarzyć, że... O, tu trochę wjechałem, no niestety. No, może się zdarzyć, że będę, że na przykład nie znajdę Admirala i będę musiał drugi raz... Aj, kurde, co ja robię teraz? Widzicie, gadam takie, robię głupoty, komentując. Sorry, trochę zmęczony jestem. Taki dzień dziś miałem, że masakra, zmęczony jestem, mogę. Może się zdarzyć, że jakąś głupotę zrobię. I chcę zamiany za... Po co mi blista, skoro mam... Oczywiście, zobacz, zamienię się za blista i nie będę miał na czym zarabiać. Dobra, myślę, że tu trochę przytniemy, nie będę pokazywał takich, nie będę was zanudzał. Czy mam zagrożenie? O, jednak nie. Dwójca podpowiada, że jak się jedzie Sand Kinga, trzeba być przygotowanym na wszystko. Tu ktoś na plecach leży. O, jednak nie. Samo auto. Latałem tak, pamiętam, ile było takim przypadku, że się latało na L2 tak jeden za drugim, na przykład z jakimś leciałem, a ktoś za mną leciał i mi w dupę władował mój samolot. Albo czołówka jedzie z jednej strony, na przykład ja, a z drugiej strony typek we mnie do tunelu. Jak akurat tunele są takie jakby połączone, że jest, wiecie, że jest, z jednej strony jest, znaczy, że jest jeden tunel i on, i dwóm graczom się zdarzy tak, że ten sam tunel mam do zrobienia tylko w dwóch kierunkach. Zdarzało się tak, ja sobie lecę przez tunel, a tu typek z drugiej strony, czy na czołówkę. Chyba, że się szczęśliwie udało, także na przykład ja na dół, on do góry, no i jakoś się udało uniknąć zderzenia. Mogę w sumie nie ciąć, zaraz zobaczymy, jaki będzie następny kurs, bo ten jest już dosyć blisko. Więc ma to Idlewood, to jest pan tam... To jest pod autostradą. Myślę, to nie ma strefy DM. A tutaj, dobrze, to może, no w sumie można tu pojechać. W ogóle ktoś nie widział odcinka ze zerowania premiera, to zapraszam. 55K poszło, żeby doprowadzić go do stanu używalności. Ograniczyć mu się kliknął znowu. Widzę 64, możemy zobaczyć, czy będzie coś ciekawego. Jak nie będzie, to dobrze, że się przytnie, pokażę tam coś
to będzie. A tu mogę zobaczyć, co będzie. 210. No spoko, w sumie. Dobra, to ja tam przytnę, jak będę coś ciekawego, to pokażę. Okej, tak więc jesteśmy po kolejnym kursie. Już mam 6400. Jeszcze dostałem za golda. Bonus. A bonus jakiś dali w ogóle. Dobra. Możemy wziąć na przykład to, co jest ostatnie, bo znakiem zapytania. To jest 259, więc spoko. Chyba jakieś nowe premie są, bo... nie ma. Nie ma premii, ale... nie wiem, tak mi się zdaje, że ostatnio nie widziałem, że był bonus na premii. W zasadzie się trochę rozwalił, no to... jakiś CEO zostawił rower w tym tunelu, co jest... co się do SF jedzie od lotniska. Co zostawił rower, no i oczywiście ja musiałem w niego przywalić. A taki BMX czasami ciężko zauważyć w niektórych miejscach. Masz na ból dupy. Kiedyś to było furorę, pamiętam. Jednak było jakieś... kiedyś jak było tak po wyborach na moderatora, to były akcje normalnie, że cała rzesza graczy szła do tego sklepu i kupowała maść na ból dupy. Raz był, pamiętam raz, jak było tak, że dwóch motków stało w środku i robili animację, jak smarują maścią. Bo wiadomo, co smarują. Były na tym serwerze takie fajne akcje komediowe. O co? A tu trzeba uciekać, bo coś tu się złego dzieje. O, bym przywalił teraz Elkę. O, prawie wyszło. Jaki fajny komis. Trzeba patrzeć, czy nic nie idzie. No już raz to się źle skończyło na filmie. Dobra, to... wydaje mi się, że jakoś tak w koło pojechałem. No bo takie mam wrażenie, bo pojechałem w koło. Nie wiem. A tam typek w ziemi jedzie. O, wyskoczył. Dobra, na razie nic się ciekawego w sumie nie dzieje, więc myślę, możemy na chwilę przyciąć. Tak, przy okazji pozdrowienia dla Pukasa, który właśnie mnie pozdrowił. Serdecznie pozdrawiam Pukasa prosto z odcinka. Myślę, że praktycznie w połowie. Jeszcze musiałem naprawić auto, bo tam jeden taki cejat mnie staranował. Potem i tak zderzak się rozwalił, no bo niestety. Uniknąłem terenu, ale za to uderzyłem w drzewo. Tak to już jest. Musimy jeszcze zatankować. Pozdro YouTube. O, tu Pukas widzę, pozdrawia YouTube'a. Kolejny kurs, teraz jest to kurs za 312. To jest mój drugi taki kurs, bo teraz jak znaczy, teraz jak jeżdżę, to mój taki drugi kurs, taki ponad 300. No, nie jest za dobry, bo tak jak wcześniej można było trafić dużo kursów ponad 500, to teraz... no teraz akurat nie jest tak dobrze. Jeśli jako zjechał, nie wiem, po co on tak zjechał. No bo przecież on go nie staranował. Ale kurs to Las Colinas. Mam nadzieję, że tu nie będzie masakry na DM. Coś nie Las Colinas, to chyba tam na DM jest. Zaraz zobaczymy, tylko ja wjadę na prostą. Rzucę tym premierem. O, to jest na DM, a... ale na mapie nie widać niby tam graczy. Zaraz się przekonamy. Ok, znowu wracam na antenę. Tutaj nikogo na szczęście nie ma. Też dostałem premier za golda. Mam już ponad 8k. Jeszcze 2k. Będzie idę. Ola. Czemu nie wywaliło? Musimy kliknąć. Spójrzmy, może na przykład tego 7.4. Zobaczymy za ile to jest. 207. No, średnio. A gdzieś same takie kursy średnie. Radkanty też pewnie gdzieś na Pajra. O, na Pajra. Dobrze myślałem. Idziemy po kolejny kursik. Tu się tak trochę nużące, gdzie tak się jeździ, nie ma żadnych kursów fajnych, tylko
ciągle tylko takie, no, takie zwykłe, no. Jednak jak idą fajne kursy, to wtedy jest ta motywacja większa. Tak aż się chce, jak chce się brać kolejne kursy, żeby się przekonać, że będzie też taki fajny. A, często można było to robić, no. Był taki moment, że było, że coś się chyba zbugowało, że nie było w ogóle kursów dobrych, ale tak jak ostatnio. Jest tą drogą pasażer mi się zbugował, bo raz wysiadłem, taki zły kurs, raz wysiadłem. Znaczy anulowałem go i... Znaczy, i co ja gadam? Anulowałem go, ale jeszcze nie wysiadłem. Taki kurs zły, że ja go anulowałem. No to co, jak będzie coś ciekawego, no to powracam. Pozwólcie, że zadam jedno pytanie. Jak? Bo ja nie mam pojęcia, jak on to zrobił. Przecież linki są bardzo... Właśnie nie przejdzie obok tych linek, one są na tyle takie wąskie. A zresztą obok linek i tak, tu są słupy. Tu nie ma szans, żeby przejechać autem przecież. Nie możecie pisać w komentarzach, jakim cudem on to zrobił. Bo ja nie mam pojęcia. Okej, no skończyliśmy dzisiejsze zarabianie, to jeszcze gość trochę pomógł. Mamy 10k, tak więc to co było na dziś zaplanowane. Więc to był koniec tego drugiego dnia zarabiania. Spotykamy się jutro, no i oczywiście pozdrawiam.